Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj jest u mnie Soniusia przez jakiś czas, ponieważ moja mama nie ma jej w domu. Przez dłuższy czas dzisiaj po prostu nie będzie jej w domu, no i wzięłam Soniczkę do siebie, żeby nie musiała być sama, ponieważ Sonia bardzo, no, nie lubi być sama w domu. Wiadomo, że jeżeli jest jakaś konieczność, mnie by nie było, no to musiałaby być. Ale jak wiecie, ja pracuję na zlecenie, więc no jest tak, że jak rzeczywiście wykonam to, co mam do zrobienia, to nie muszę iść w każdy dzień po prostu do pracy, jeżeli się wyrobię ze wszystkim. No i jestem dzisiaj w domu, więc Soniu się wzięłam do siebie. Ja teraz robię śniadanie. I cały czas pieski ze mną chodzą. Sonia towarzyszy mi w kuchni. A Maja oczywiście tu leży w przedpokoju. Co, Soniusia, czekasz na moje śniadanie? Nie wiem, czy ci się spodoba, chociaż Sarek to może by ci posmakował. I tak chodzą cały czas ze mną. Zobaczcie, idę z kuchni, to one też. Maja już długowiska, Sonia też za mną idzie. I cały czas w kuchni siedzi ze mną Sonia. Ona jest tak przyzwyczajona do mojej mamy, że jak tutaj ją musiałam zabrać na jakiś czas, to siedzi smutna. No i do tego cały czas za mną chodzi, krok w krok, nie chcę, żeby ją zostawić, bo w ogóle Sonia bardzo nie lubi zostawać sama w domu. No i właśnie z tego powodu ją wzięłam, no bo tak to musiałaby być sama, a ona jak jest sama, to cały czas no szczeka. A później jak już się wróci, no to zawsze albo ze stresu ma biegunki, albo kaszel, jak tyle szczeka, to ją tam pewnie gardełko boli. Ogólnie była przyzwyczajona trochę wcześniej do zostawania sama, ale no Sonia bardzo jednak źle to zawsze znosiła. Dlatego, że jest możliwość, no to po prostu ktoś z nią zostaje, bo ogólnie na co dzień, no to ona jest z moją mamą. Nie jest sama w domu. Na przykład Maja tak nie przeżywa tego, jak zostaje sama, zupełnie inaczej niż Soniczka. Dlatego Soniusia bała się, że zostanie sama już od rana. Bardzo się stresowała, jak widziała, że moja mama się szykuje do wyjścia z domu. No ja ją wzięłam tutaj. Zobaczcie, jak dziewczyny siedzą naprzeciwko siebie, właściwie to Maja leży i patrzą się. A to dlatego, że Sonia cały czas za mną chodzi. I Maja jest zazdrosna, no bo ona też by chciała cały czas przy mnie siedzieć. A jak widzi, że Sonia jest przy mnie, to jest zazdrosna. Jak tak liczę, to wydaje mi się, że minęły chyba już 2 lata, od kiedy Sonia ze mną nie mieszka. No bo wcześniej mieszkaliśmy wszyscy razem, znaczy mieszkałam z rodzicami, z siostrą i no wiadomo, z 2 pieskami. Sonia w ogóle była moim pierwszym pieskiem. No a później się to zmieniło. Ja teraz mieszkam z Majeczką, a Sonia mieszka z moimi rodzicami i jest bardzo przywiązana do mojej mamy. I właściwie ona zawsze była bardziej z moją mamą. Nawet jak mieszkaliśmy razem. No a teraz to już w ogóle cały czas tylko by chodziła za moją mamą. Ale tak, jak tak liczę, chyba dobrze. Chyba 2 lata już. Zgadnijcie, gdzie nawet Sonia za mną chodzi. Nawet do łazienki ze mną poszła. Tak, Sonisia? Nawet w łazience ze mną jesteś. Spójrzcie, jak dziewczyny ładnie sobie siedzą razem.
idealnie do zrobienia zdjęcia, więc może nawet zrobiłem jakieś zdjęcia na Instagrama, krótką sesję. Ja tutaj moja lustrzanka do zdjęć, z tym, że już bardzo mi się psuje i rzadko nie robię zdjęcia, ale może korzystając z okazji, że mam dwie dziewczyny w domu, no to spróbuję jednak im zrobić jakieś zdjęcie lustrzanką. Ogólnie jest ona popsuta i muszę trochę się napracować, żeby jednak wyostrzyła i żeby jakieś zdjęcie zrobić. Wcześniej bardzo robiła mi ładne zdjęcia, ale już ma kilka lat ta lustrzanka, no i niestety no już się po prostu psuje i nie wyostrza mi zdjęć, więc muszę się trochę napracować, żeby jednak jakieś zdjęcie udało się nią zrobić. No dlatego więcej zdjęć robię teraz aparatem z Sony, tym, którym nagrywam. No a on już nie ma takiej dobrej jakości zdjęć, on ma dobrą jakość, przynajmniej według mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie. A jeżeli chodzi o zdjęcia, no to już niestety nie. Ale co pewnie widzicie na moim Instagramie, że od czasu do czasu trafi się jakieś ładniejsze zdjęcie, a zazwyczaj jednak nie jest to już taka dobra jakość jak lustrzanką. Teraz zmieniam też wystrój mojej komody. Już widzicie, zniknął hiacynt, zaniosłam go na działkę. Ponieważ no już nie kwitł, więc tutaj nie zbyt ładnie wyglądał, a na działce może jeszcze zakwitnie, zobaczymy. Ale na spacerze, jak byłam, to znaczy jak byłam kilka dni temu na spacerze, to udało mi się znaleźć bazie. No i tutaj wstawiłam je do wazonu, ale do wazonu bez wody, ponieważ chciałabym efekt, żeby one po prostu ususzyły się i będą wtedy dłużej niż jak będą w wodzie. No i to jest już taka pierwsza dekoracja wielkanocna właściwie, bazie, bo wiadomo, każdemu się kojarzą chyba z Wielkanocą. No niektórym bardziej z wiosną. No tak, innych dekoracji jeszcze wielkanocnych nie robię, ponieważ według mnie jest jeszcze za wcześnie, żeby dekorować tutaj komodę, ogólnie pokój na Wielkanoc, ale myślę, że bazie już tutaj ładnie wyglądają. Na pewno później więcej rzeczy położę już typowo świątecznych. Jakieś zajączki, czy jajeczka, no cokolwiek tutaj na pewno będzie później. I też kochani vlogsterów, nie będę jednak nagrywać, bo no nie wyrobię się, ciężko będzie mi tak na co dzień. Ale no będzie na pewno dużo vlogów, będą to też vlogi wielkanocne, z przygotowania do Wielkanoc, na pewno będę Wam nagrywać zakupy, bo mam zamiar się wybrać i kupić trochę rzeczy na Wielkanoc. Może jakąś dekorację też znajdę fajną, to kupię. Chociaż muszę też przynieść z zeszłego roku, bo na pewno mam sporo w piwnicy dekoracji, je użyję. Ale będę nagrywać Wam też różne hole i dekorowanie pokoju na pewno. No i inne przygotowania, więc będą vlogi z Wielkanocy, tylko po prostu no nie będą to vlogstery codzienne. Postaram się częściej nagrywać, ale no tak jak mówię, jednak vlogsterów widzę, że nie dam rady. Co, rybki sobie pływają. A tu dalej jeszcze jest u mnie Sonieczka. Dziewczyny zasnęły razem na kanapie. Teraz jak zaczęłam mówić, no to się obudziły, ale tak to sobie spały, więc bardzo ładnie. Mimo tego, że na początku jak przyprowadziłam Sonię, to no Sonia po prostu, Majka była zazdrosna i jak najdalej od Soni odchodziła, no bo one, jak wiecie, spędzają czas na spacerach, jak chodzimy. No to razem biegają, ale to jest co innego niż na przykład w mieszkaniu. One już się od siebie odzwyczaiły, jeżeli chodzi o takie mieszkanie razem, no i po prostu Maja jednak no trochę odchodzi od Soni, bo Sonia no warczy czasami na Majkę, gdzieś tam ją pogoni. No a Sonia tutaj też z kolei czuje się już no nie swoje, nie tak jak u siebie tam, nie tak jak tam, gdzie mieszka. Właściwie to Maja powinna czuć się bardziej swobodnie. No i pewnie tak się czuje, tylko że kiedy przychodzi Sonia, no to Maja trochę się oddala, no bo Sonia chodzi cały czas wtedy za mną i za bardzo Mai nie daje dostępu. No i z tego powodu i Sonia czuje się nieswojo, bo jest przyzwyczajona do mojej mamy i do tamtego mieszkania. I Maja czuje się nieswojo, no bo jest Sonia. Tym bardziej, że one nigdy nie były, to nie było tak jak, wiecie, niektóre pieski, ktoś bierze drugiego pieska i jest wielka miłość, przyjaźń wśród tych piesków. I one się kochają, uwielbiają i razem bawią. To u mnie nigdy tak nie było. One owszem znosiły się, nie gryzły się i no i spędzały ze sobą jakiś tam czas. Ale no nigdy to nie była wielka jakaś przyjaźń pomiędzy nimi. Więc dlatego kiedy Sonia się, kiedy moi rodzice ją zabrali do siebie,
No to nie było tak, że dziewczyny jakoś za sobą tęskniły. Oczywiście one się widują codziennie, tylko wiecie, no to jest tak przelotem. Jak na przykład przyjdę, no to tam pół godziny, no czasem oczywiście dłużej, no bo czasami Maję zostawiam z kolei u mojej mamy, więc wtedy są ze sobą rzeczywiście przez długi czas, bo czasami nawet przez 8 godzin. Czasami wypadnie tak, że rzeczywiście Maję zostawiam. A czasami po prostu Maja zostaje w domu, więc wtedy, kiedy Maja zostaje tam, no to po prostu dziewczyny chodzą swoimi drogami, schodzą sobie z drogi. Synek na przykład lata za moją mamą, a Maja na przykład siedzi w drugim pokoju. No i no, w każdym mieszkaniu tak naprawdę zachowują się inaczej. Ale teraz widzę, że jak już tak chwilę posiedziała Sonia tutaj, no to czuję się też bardziej swobodnie, bo już tak nie chodzi za mną. Może konkretnie krok w krok na początku, jak ją przyprowadziłam teraz, to dosłownie wszędzie za mną chodziła. A teraz też chodzi, ale już tak, no nie tak do przesady, bo ona się bała, że ją zostawię i że ona będzie musiała zostać sama. Ona tego najbardziej się boi, żeby jej nie zostawić samej. Wróciłam już do domu, byłam zaprowadzić Sonię do mojej mamy, więc już Sonieczki z nami nie ma. Majeczka została na chwilę sama i zobaczcie, już wzięła sobie mojego kapcia i tutaj z nim leżała. Bo Maja właśnie ma taki sposób, że jak zostaje sama, to bierze sobie moje kapcie, buty, no zazwyczaj kapcie albo buty. I dzisiaj wyszłyśmy z Mają same na spacer. Nie ma z nami Sonieczki ani mojej siostry, idziemy tylko we dwie. Tak, zaraz dostaniesz smaczka. I jesteśmy nad zalewem. Dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień. No, idziemy dalej. Znowu wziąłam Majce na spacer piłeczkę. Zaraz jej rzucę. No i ona jak zwykle ucieka z tą piłką. Ona lubi się tak w ten sposób bawić, że nosi tą piłeczkę, a ja za nią biegam. Albo teraz pójdzie ją gdzieś zakopać. No właśnie poszło chyba szukać miejsca, żeby zakopać piłkę. Maja, chodź tutaj, bo potem będziemy szukać, zgubimy twą piłeczkę. Nie będziesz miała piłki, jak zakopiesz. My dalej spacerujemy razem z piłeczką. Ponieważ Maja postanowiła nie opuścić swojej piłki, nie idziemy przez pół spaceru w pysku. Było tak gorąco nawet, że może przesadziłam z tym gorącym, ale było po prostu ciepło, bo ja jestem właściwie w takiej kurtce, no wiosennej, cienkiej, więc no nie ma takiego gorąca, na przykład w gruzie byłoby mi za zimno, no ale było ciepło i teraz wiaterek widzę trochę, zaczął wiać, ale jest dość przyjemnie, ja bardzo lubię takie pogody na spacery. W ogóle wiosna to jest najlepsza pora według mnie do spacerów, bo nie ma jeszcze upałów.
A nie ma już też mrozów. Czy Majka, zastanawiasz się, gdzie idziemy? No prosto jak zawsze, ale nie, bo ty chyba szukasz miejsca, gdzie by to schować piłkę. Ciekawe jestem, człowiek był, no, że kopała tą piłkę, to nie wiem, jakby wracała, to ją odkopię, czy po prostu już zostawi. Maja, chodź, bo gdzie potem będziesz szukała piłeczki? No. No daj, to cię rzucę. O nie, dziurę piłka ma. Już miała dziurawą piłkę teraz. Kolejne rzuty. Mogłam wziąć rzutkę, to bym wtedy mogła jej dalej rzucić. Więcej by sobie pobiegała. Ale zapomniałam w ogóle jeszcze w tym sezonie użyć rzutki. Gdzieś ją mam. Tylko no nie używałam jej od zeszłego roku. Po ostatnim razem, może jesienią jej używaliśmy. Więc nawet nie wiem, gdzie ją schowałam. Muszę poszukać. Może sezon na piłeczkę. Rozpoczęty i trzeba poszukać w domu rzutki. Na przykład Maja bardzo lubi biegać za piłką na spacerze, a Sonia uwielbia biegać za piłeczką, ale tylko w domu, kiedy wychodzi, w momencie kiedy wychodzi już na zewnątrz, na łąkę, to po prostu piłki ją nie interesują, a w domu uwielbia piłeczki. A Maja to lubi i w domu, i na spacerze. Jeszcze chcesz się bawić? Postaram się rzucić daleko, ale bez rzutki będzie ciężko. Wróciłam przed chwilą do domu. Dałam już też Maji jeść. Ona była już bardzo głodna i też jest strasznie zmęczona po łąkach. Jak zjadła, to od razu poszła, położyła się u siebie w legowisku i teraz śpi. Słyszycie, jak chrupcio chrupie? Nie, chyba nie słychać tak dobrze. Tak jeżę. Cały się przy tym trzęsie podczas gryzienia. Dzisiaj po raz pierwszy będę testować takiego pączka, właściwie to jest chyba donut, a nie pączek, z ekipy. No chyba od niedawna są w Biedronce. Latem chyba testowałam lody, a teraz wiosną pączka. Zobaczę, czy dobre. Jest całkiem dobre. Te kuleczki to są zwykłe chrupki, to nie są żadne cukierki strzelające, ani nic w tym stylu, takiego coś jak było w lodach. Na dzień jest owocowe. Też nawet dobre, ale jak gdybym miała ocenić, no to tak 7 na 10. No może nawet 8 na 10. Nawijam teraz orzeszka. I już będę kończyć ten filmik. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.